Lipiec 1942. Po śmiałym ataku w porcie na Kiszce na północnym Pacyfiku. Cel na 11. Japoński niszczyciel wyłania się z mgły. Opuścić mostek i atakuje amerykański okręt podwodny Growler. Wynurzając się, Gilmore naraził siebie i całą załogę. Namieszał i doskonale o tym wie. Po szybkim zejściu na głębokość peryskopową, komandor porucznik Howard Gilmore myśli o wystrzeleniu torpedy, ale brakuje mu informacji. Po kilku minutach wrogi okręt zrzuca bomby głębinowe. To 200-litrowa beczka z ponad 130 kg materiału wybuchowego. Bomby wybuchają na ustalonej wcześniej głębokości. Ster w lewo. Kiedy eksplodują, Gilmore robi uniki. Ale niszczyciel się nie poddaje. Growlerem wstrząsa jeszcze 10 wybuchów. Bomba nie musi trafić bezpośrednio. Nawet wybuch odległy o 30 metrów może uszkodzić okręt podwodny. Growler wchłania siłę eksplozji. Kiedy wszystko cichnie, załoga bada uszkodzenia. Popękane żarówki i tym podobne, ale o wiele poważniejsze jest strukturalne uszkodzenie na rufie. Pojawiają się problemy ze sterami głębokości i śrubami. Śruby klekoczą, to niedobrze. Stery głębokości się zacinają, to też niedobrze. Teraz trudniej sterować growlerem, wróg może go łatwiej wykryć. Po jakimś czasie załoga słyszy charakterystyczny ping. Wróg wciąż na nich poluje. Japoński niszczyciel używa sonaru aktywnego, który wysyła w wodę dźwiękowe impulsy. Jeśli impuls odbije się od okrętu podwodnego, można go zlokalizować. Japończycy korzystają też z sonaru pasywnego. To hydrofony, którymi nasłuchują przeciwnika. ...76 metrów pod wodą, Gilmore steruje okrętem najciszej, jak to możliwe. Wszystkie zbędne czynności zostają wstrzymane. W takiej sytuacji każdy bezczynny członek załogi leży na koi. Wyłączana jest klimatyzacja. Wróg może usłyszeć nawet spadający klucz lub kubek.